kiedy już rozwiązał się worek z bramkami, to sypnęło nimi niczym z rogu obfitości. Tymczasem do zastawnika piłka, jeszcze zagranie do Kamila Surmiaka w 6 minucie. W trójkącie zagranie Korpela. Przegrywając również z Konstraktem Lubawa 2-7, remisując z FC Toruń 4-4, biorąc udział w turnieju w stolicy Podlasia, Paweł Budniak w 9 minucie meczu zamyka akcję, zespołową akcję rekordzistów po świetnej asyście Michała Kubika. Na prawą nogę Mateusz, jeszcze rozciągnięcie tej akcji do linii bocznej, Stefan Rakić. I znów Mianowicz, ale tym razem nie dał rady sparować tej piłki, która ląduje przy dalszym słupku w sieci w 10 minucie. Jeszcze jakieś uwagi z ławki kierowane przez szkoleniowca Bieszczanczusa Lopeza Garcia. Michał Klaus i trącił tę piłkę, zdaje się, Witalii Lisniczynko. Chętnie popatrzymy na powtórki. Nie wiem, czy Stefan Rakić nietrafiony w plecy. Michał Klaus pokazuje się poza... Dobrze, z refleksem i intuicją reaguje bielski golkiper. Po drugiej stronie Artur Popławski. Słupek tym razem ratuje od utraty gola. Na półtorej minuty przed syreną kończącą pierwszą odsłonę spotkania drugiej kolejki Futsal Ekstraklasy. Rekord Bielsko-Biała prowadzi 3-1 z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego. Fanow! Uderzenie w długi róg. Tym razem spóźnieni do obrony bielszczanie. Kolejny już korner dla gospodarzy. 8 jak dotąd w tej części spotkania i Mikołaj Zastawnik domykający na dalszym słupku to wstrzelenie Artura Popławskiego. Wilanów reaktywacja, tymczasem znów błyskawicznie bielszczanie przywrócili oczekiwany powrót wydarzeń dla kibiców w hali przystartowej 13. Sebastian Leszczak, Paweł Budniak w 20 minucie meczu. Kolejna świetna mała koronka w wykonaniu rekordzistów. Byłem przekonany sam, że Leszczak... Na tym nie koniec. Paweł Budniak, Sebastian Leszczak, ależ rewanż! Ależ rozdają sobie dzisiaj prezenty rekordziści. Rzut wolny AZS UW. Piłka po palcach interweniującego. Mianowicz dobrze się zachował. Nie wiem, czy miał miejsce Paweł Budniak, żeby tą piłkę gdzieś zmieścić. Świetnie skrócony kąt przez młodego golkipera AZS-u, Sebastian Leszczak. I raz jeszcze popularny Leszczu z dystansu do skutku w 23 minucie. Mikołaj Zastawnik. Wszystko to na połowie Bielszczan. Artur Popławski. Prostopadłe zagranie w kierunku Pawła Budniaka. Nadal Mikołaj Zastawnik. Dogranie do Artura Popławskiego. Ten niemal sam na sam z Mianowiczem. Dobra interwencja bramkarza. I myślę, że do pustej bramki uderzałby już tylko Jani Korpela. Źle rozegrany tym razem stały fragment przez Bielszczan. Rusza Arabię i podanie do Klausa. Słupek! Za nimi dwie gry rozegrane w ciągu raptem kilku dni. Mówię o piątkowym starciu otwierającym z ich udziałem zmagania Futsal Ekstraklasy w Katowicach-Szopieńcach. Środowy mecz o Superpuchar. Tymczasem świetne uderzenie z lewej nogi. Niesygnalizowany strzał. Sam postanowił wyprowadzić kolejny atak bielskiego zespołu. Krzysztof Iwanek. Zagranie z Michałem Markiem. Michał Marek! Dopełnia dzieła w 32 minucie. Mogą powalczyć jeszcze rekordziści w tym spotkaniu. Zastawnik Leszczak. Faul Piwowarczyka w polu karnym. I teraz już ponad wszelką wątpliwość będziemy świadkami rzutu karnego. Podoba mi się też sędziowie, nie pokazali teraz żółtego kartonika, bo to było przypadkowe zagranie. Czasem wydaje mi się, że przy faulach w rzucie karnym one są zbyt pochopnie wyciągane. Artur Popławski, Marcin Mianowicz. Był kontakt Mianowicza z piłką, a ta jednak ląduje w siatce bramki. Trzy faule jak dotąd popełnione w drugiej części meczu przez zawodników AZS-u. Przy jednym faulu Bielszczan, oto z kontrą rusza Jani Korpela. Broni na 6 metrze. Mianowicz, jeszcze poprawka Kubika. Iwanek, Rakić, Kubik w polu bramkowym. Michał Marek lokuje piłkę pod poprzeczką bramki AZS-u. Nie dał szans na interwencję Mianowiczowi. Pivot rekordu. Michał Marek, Michał Kubik. Ach, chciał to jeszcze z orkiestrą dograć do Janiego Korpeli, aby ten mógł lokować piłkę w pustej bramce. Nadal Bielszczanie. Jani Korpela do Kubika. Nie do obrony dla akademików z Wilanowa. Bezradnie patrzą na siebie zawodnicy AZS-u. Z lewej strony Zastawnik. Bardzo blisko zdobycia kolejnego gola przez rekordzistów. Leszczak do Popławskiego. Słupek. Jeszcze Bielszczanie. Leszczak. Wilanowianie w sobotę o 16 podejmą na własnym parkiecie drużynę chojnickich Red Devils. Jak dotąd chyba największej niewiadomej.
rozgrywek futsal Ekstraklasy. Przynajmniej mnie nic nie wiadomo o poczynaniach sparingowych Chojniczan latem. Tymczasem Artur Popłaski do Kamila Surmiaka tuż przed końcem 39 minuty. Darko Wilanów, jeszcze jeden, być może ostatni atak z udziałem Leszczaka. Surmiaka, ten przy piłce, zejście do środka i piłka przy dalszym słupku bramki, 13-2. Kamil Surmiak skompletował hat-tricka, a wcale nie grał w tym meczu jakoś bardzo, bardzo dużo. I słyszymy syrenę, która kończy przebieg tego spotkania. 13-2, bielski rekord pokonuje akademików z Wilanowa. W pełni zasłużone oklaski przy otwartej kurtynie ze strony kibiców. Myślę, że rekord dzisiaj z przytupem zacząłem ten sezon. 13 goli dzisiaj, 7 w zeszłym tygodniu, 20 bramek strzelonych. Tylko dwie stracone, także rekordziści. No teraz mogą udać się, tak jak wcześniej wspominałeś, na dłuższą przerwę. Teraz pauzują, potem przerwa reprezentacyjna.